siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych z zespołów. Szósty set. Witamy Państwa serdecznie w 28. odcinku podcastu Szósty Set. Podobnie jak w odcinku 27 w składzie ze studia w Warszawie Piotr Zło. I ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty. Tym razem, podobnie jak w zeszłym odcinku, nie dołączył do nas Michał. Michał cierpi na dość mocne przeziębienie, no i bez wchodzenia w szczegóły, nie byłby na pewno zdatny do tego, żeby dzisiaj z nami porozmawiać na bardzo interesujący kilka tematów, które nam się objawiło przez ostatnie dwa tygodnie. Tak, za nami kolejka pozycji numer 29, pozostała już tylko jedna i często tak bywało, że przed tą ostatnią kolejką spory były już rozstrzygnięte, a tym razem jest zupełnie odwrotnie, ale jest jeszcze bardzo wiele ciekawych rzeczy. Na górze tabeli wszystko jasne. Pierwsze miejsce Zachsa Kędzierzyn-Koźle, drugie PGS Krabbełchatów, trzecie Trevor Gdańsk. Natomiast ciekawie dzieje się już trochę niżej, bo o trzy miejsca, które dają grę w playoffach, walczyć będą aż cztery zespoły. Cyfra, która prześladuje kibiców wszystkich tych czterech zespołów, czyli Warszawy, Resowi, Jastrzębia i Olsztyna, to 54. Tak, liczba numer 54, 54 punkty. Przed ostatnią kolejką mają aż cztery drużyny i no niestety jedna z tych czterech drużyn, niestety, no, dla kogo niestety, dlatego niestety, zobaczymy na kogo trafi, ale jedna z tych drużyn po prostu będzie musiała pogodzić się z tym, że pozostanie jej walka o miejsca 7-8 w tym sezonie, a myślę, że dla każdej z tych czterech drużyn byłaby to, co by nie mówić, porażka. Porażka na pewno, bo właściwie chyba każdy z tych zespołów nie jest niespodzianką, że znajduje się w tej górnej połowie tabeli. Jak do tego w ogóle doszło? No, w zeszły piątek Jastrzębski Węgiel jedzie na spotkanie do Stoczni Szczecin. No i ta pierwsza kolejka pod nową nazwą Szczecinian, Stocznia Szczecin, no już okazała się zwycięska, bo dość chyba niespodziewanie Jastrzębianie tam polegli 2-3. Chociaż czy to powinno być taką niespodzianką? W pierwszym spotkaniu tej pary, w pierwszej rundzie jeszcze przed rewanżami, Szczecinianie również wygrali 3-2 jeszcze w Jastrzębiu. Także no, jakiś taki niewygodny rywal to jest dla Jastrzębian. Oczywiście ta niespodzianka w pierwszej rundzie, ona jakby trochę bardziej pasowała do ogólnego obrazu gry Szczecinian, no bo ta pierwsza runda była dla Szczecinian naprawdę bardzo udana. Oni do ostatniej, tak naprawdę do ostatniej kolejki walczyli o czołową szóstkę, która dałaby im awans do Pucharu Polski. Ta druga runda już zdecydowanie mniej udana, natomiast no pewne może zalążki tej dobrej formy zaczęły się pojawiać, czy przejawy tej dobrej formy pojawiły się w Szczecinie po zwycięstwie z Zawierciem wyjazdowym za 3 punkty. No i właśnie po tym zwycięstwie z Zawierciem gościli ten Jastrzębski Węgiel i bardzo spodobał mi się tutaj cytat. Ja lubię się wspierać cytatami z Twittera mądrych i znających się na siatkówce osób, a i tutaj bezpośrednio zainteresowanych, że Mieszko Gogol przyrównał to, jak zagrał Szczecin do tego, jak zagrało VfB Friedrichshafen w pierwszym meczu z Zaksą i to, jak po prostu gra też VfB, czyli nieduża liczba błędów, bardzo duża cierpliwość w ataku, mocna zagrywka. Zagrywka możliwie najmocniej utrudniająca grę przeciwnikowi, w tym przypadku Jastrzębskiemu Węglowi. No i to była recepta na sukces. No i zamęczyli ten Jastrzębski Węgiel, a Jastrzębski Węgiel chyba jest taką drużyną, że jeżeli ktoś z nimi gra cierpliwie, nie da się złapać na tę ich momentami taką dość szaleńczą grę, bardzo szybką, też nakręcającą się samą, to jeżeli uda się przerwać to samo nakręcanie się Jastrzębskiego Węgla, no to można z nimi powalczyć, no i Szczecin to pokazał. Tak, a Szczecinianie wygrali to spotkanie pomimo tego, że mieli słabą sytuację na lewym skrzydle w ataku, bo Michał Ruciak skończył tylko 6 z 23 piłek, Marcin Wika 10 z 36, a obaj łącznie 12 razy dali się zablokować lub popełnili błędy w ataku, także na bardzo niskiej efektywności grali skrzydłowi Szczecinian. Tak, ale to akurat był taki mecz, w którym i Jastrzębski Węgiel też specjalnie tą skutecznością nie imponował w ataku, że tutaj widać, że ta defensywa i Szczecina, i Jastrzębia, no albo słabość w ofensywie jednej, drugiej drużyny spowodowały, że ten mecz nie stał pod znakiem ofensywy. Tak, i tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że 18 błędów zagrywki popełnili Jastrzębianie, a tylko 8 Szczecin przy 8 asach serwisowych. To jest bardzo dobry bilans. Tak, to bardzo dobry bilans. No i to wszystko się złożyło na, co by nie mówić, bardzo zaskakujący rezultat. No i to był rezultat, który sprawił, że no, Jastrzębie na ten moment, znaczy na moment zakończenia meczu, wydawało się być w bardzo złej sytuacji. No a teraz jest chyba tylko w złej sytuacji. No i dlaczego jest tylko w złej sytuacji? Czy jeśli wziąć pod uwagę, że te trzy drużyny przed poprzednią kolejką, które były w pierwszej szóstce, były na tak zwanym pull position, no to Jastrzębie już w pierwszej właściwie możliwej sytuacji w teorii z tego pull position się strąciło, bo wszystko należało już teraz do
pozostałych drużyn, no i wykorzystała to Resowia, a ty pewnie chciałeś powiedzieć o tym, co wydarzyło się w Katowicach, bo no Jastrzębie teoretycznie było w sytuacji już podbramkowej, no ale Olsztyn trochę wyciągnął rękę, tak? No właśnie, to, że sytuacja Jastrzębskiego jest tylko zła, a nie bardzo zła, no to wynika właśnie ze spotkania w Szopienicach, gdzie GKS Katowice w swojej hali podejmował Indyk Pola ZS Olsztyn. No i ci, którzy spodziewali się łatwego pojedynku Szczecinian z Jastrzębskim Węglem, a także Olsztynian w starciu z Katowiczanami, srogo się zawiódł, bo i ten piątkowy mecz pokazał, że w siatkówce czasem bardzo trudno jest przewidzieć wyniki, no i nie wszyscy radzą sobie z grą na tak zwanym musiku. No i tutaj AZS Olsztyn przez pierwsze dwa sety, i tutaj też warto zaznaczyć, że cały ten mecz mogliśmy obejrzeć w internecie, no i tutaj brawo dla władz ligi, władze, brawo dla Polsatu Sport, brawo dla ludzi, którzy organizowali to od strony technicznej, brawo dla komentatorów, no bo to naprawdę bardzo przyjemna rzecz i no i docelowo fajnie byłoby mieć możliwość zobaczenia wszystkich spotkań ligi na żywo, chociażby przez internet. Czy teraz tak będzie, że w najbliższej kolejce, czyli w tej ostatniej kolejce w fazie zasadniczej zobaczymy w internecie jedno spotkanie, a trzy mecze będą w telewizji, natomiast Kamil Składowski już na swoim Twitterze zapowiedział, że od przyszłego sezonu zobaczyć będziemy mogli wszystkie spotkania nietransmitowane przez telewizję Polsat właśnie w internecie, więc chyba w końcu się doczekaliśmy, aczkolwiek zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Presja wywierana ze strony czwartej władzy, do której możemy się, chcielibyśmy nieśmiało zaliczać, pomogła, więc udało się w końcu dopiąć swego, no i czy inaczej, uda się dopiąć swego, jak będziemy mieli te transmisje z każdego spotkania. Jeżeli to się uda, czapki z głów dla wszystkich zainteresowanych, a i muszę przyznać, że od strony technicznej, realizacyjnej, to oglądało się naprawdę dobrze. To nie była jedna kamera, to było kilka kamer, ujęć, powtórki, bez zastrzeżeń. Właśnie, jestem przyzwyczajony trochę do oglądania kilku, właściwie głównie ligi francuskiej, właśnie z takiej perspektywy jednej kamery ustawionej za boiskiem. Mi by to nie przeszkadzało, aczkolwiek rozumiem argumenty, że to jest trochę kiepska jednak reklama ligi, jeśli ogląda się spotkania z takiej perspektywy. Ja byłbym wdzięczny chociażby nawet za to, ale jeśli to będzie realizowane w taki sposób, jak było do tej pory, no to dla mnie rewelacja, nie mam właściwie się do czego przyczepić. Owszem, jest to gorsza troszkę jakość chyba obrazu niż takiego robionego normalnie przez telewizję Polsat, ale mi to w zupełności wystarczy i byłoby super, jeśli by to się udało zrealizować, że wszystkie spotkania będą w internecie. Jedno takie zastrzeżenie, że w trzecim chyba secie, od trzeciego seta bodajże spotkania w Katowicach nie było w tablicy wyników, ale to było chyba tylko jednorazowe, bo jakiejś awarii uległ chyba jakiś sprzęt tam, który był ustawiony w hali. Także to raczej jednorazowa sytuacja. Tak, drobne niedociągnięcia można byłoby wskazywać, podobnie jak i to, że grafiki meczowe może nie były najlepszej jakości, rozdzielczości. Były trochę za mała czcionka może w tych grafikach, co powodowało, że ani wynik, ani nawet składy nie były zbytnio czytelne. Ale to są takie małe rzeczy, które na temu właśnie testy służą, żeby tego typu rzeczy poprawić. No ale wracając, Olsztyn Katowice, czy w zasadzie Katowice Olsztyn, no i pierwsze dwa sety to tragiczna gra Olsztyna. No właśnie, co tam mogliśmy zobaczyć, skoro już mogliśmy to spotkanie obejrzeć, no to co tam widzieliśmy? Z tego, co mi się rzuciło w oczy, no to trochę niedyspozycja Jana Hadrawy. Pierwszy raz od bardzo dawna, albo właściwie chyba po raz pierwszy w ogóle w tym sezonie. Bardzo zły występ Czecha, myślę, że się ze mną zgodzisz. Tak, ja w 100% się zgadzam z tobą, natomiast jeszcze wziąłbym pod uwagę jedną rzecz, tam i w wypowiedziach pomeczowych i Michała Żurka, i Roberto Santilliego, obaj panowie zwracali uwagę na to, że Czech miał duże problemy z plecami, z bólem pleców przed tym spotkaniem i praktycznie w trakcie tego spotkania i gdzieś tam powiedzmy po tych dwóch setach przegranych przez Olsztyn, zaznaczam, Czech w końcu włączył się do gry, chociaż widać, że nie wyglądało to tak dobrze jak potrafi. Więc to myślę, że go trochę tłumaczy, no ale wchodził na boisko Mateusz Kańczok i to jest też bardzo ciekawe, to może jest temat na inny odcinek i powiedzmy tutaj trochę może nam czasu zabraknąć, ale też jest bardzo ciekawe, no bo to jest bardzo silnie, bardzo dobrze zbudowany, atletyczny, bardzo też wysoko skaczący zawodnik, który wydaje się, że ma wszystko, żeby gdzieś zrobić kolejny krok w siatkówce na poważnym poziomie. Na Plusliga to jest poważny poziom, no ale on po prostu no, chyba nie daje rady. Ta kontrola ataku jest u niego po prostu trochę za słaba. Też trzeba przyznać, że on dostaje bardzo mało szans. Być może potrzebuje po prostu jeszcze trochę ogrania i więcej takiej wprawy na poziomie plusligowym. Nie wiem, może trochę go nie wiem, nerwy zżerały na trzy zagrywki, trzy zepsute. W ataku trzy skończone piłki na siedem, chociaż akurat w tym elemencie
właściwie bezpośrednio nie oddawał punktów, no ale ostatecznie wracając jeszcze do Jana Hadrawy, w piątym secie dostał 3 piłki, skończył 2, dołożył blok, także akurat w tym decydującym fragmencie spotkania nie zawiódł. Natomiast szczęście w nieszczęściu dla Olsztyna jest takie, że akurat w tym meczu i też w kilku poprzednich bardzo mocno do zdobyczy punktowych włączył się Robert Andringa, czym być może po części bardzo sobie dopracował na nowy kontrakt, który został już podpisany i ogłoszony. Holender ostatnio świetnie się prezentuje i dokłada swoje w bloku i w zagrywce. No i przede wszystkim to, co zawsze chyba było jego taką bolączką, to gra w ataku. Bardzo mi się podobała. 22 ataki, skończonych 12. Myślę, że mocno pozytywna postać ostatnich spotkań Olsztyna. No to cieszę się, że się zgadzasz, bo już zauważyliśmy symptomy tego wcześniej z Michałem, więc dobrze, że na własne oczy też mogłeś zobaczyć, jak to wygląda i że Robert Andringa faktycznie stał się jednym chyba z czołowych tych defensywnych przyjmujących w lidze na ten moment. I co jeszcze o tym meczu? No to 2-0 przegrywa Olsztyn po dwóch setach w meczu, który musiał wygrać i co prawda dzięki temu, że Jastrzębski Węgiel przegrał z Stocznią Szczecin, to musiał wygrać 3-2 nawet, więc ten margines błędu to nie był tylko jeden set, tylko aż dwa sety i dwa sety Olsztyn postanowił wyczerpać bardzo szybko, no bo te pierwsze dwa sety to były sety bardzo złe i obraz meczu jakoś bardzo się nie zmienił. Może trochę lepiej Olsztyn zaczął przyjmować, może Katowice zaczęły się nieco bardziej gubić, popełniać więcej błędów i na zagrywce i w ofensywie, i w ataku. Tutaj Rafał Sobański kilkukrotnie i Serhii Kapelus kilkukrotnie pomagali Olsztynowi. No ale gdzieś ta kontrola nad meczem po 10-minutowej przerwie, jak to często bywa, została odzyskana przez Olsztyn. No i Olsztyn już ten mecz dociągnął, tak wymęczył, tak bym to określił. No i to jest chyba kluczowe dla podsumowania tego spotkania, że nie szło, gra się nie układała, ale Olsztyn mimo to, i to jest myślę różnica też pomiędzy Olsztynem z tej rundy, a Olsztynem z poprzedniej rundy, że Olsztyn z poprzedniej rundy na wyjeździe mógłby się całkowicie rozsypać, a tutaj od początku do końca walka, w czym na pewno też bardzo dużą rolę mentalną odegrał Daniel, który zmienił Miłosza Zniszczoła, który akurat, nie wiem, albo mentalnie tego meczu nie udźwignął, albo po prostu miał swój gorszy dzień. No i Daniel Pliński, co też zaznaczał Roberto Santilli po meczu, jak prawdziwy kapitan pociągnął drużynę do zwycięstwa z GKS-em Katowice, no i co w konsekwencji dało Olsztynowi 2 punkty, no i wyprzedzenie Jastrzębskiego Węgla przed ostatnią kolejką, więc Olsztyn cały czas ma wszystko w swoich rękach, natomiast no już były takie momenty, w których myślałem, że wypuścił i potłukł wszystko. Tak, a z kolei po stronie GKS-u Katowice ich czeka walka w ostatniej kolejce o utrzymanie pozycji numer 10 i w efekcie da im to możliwość zajęcia numer 9 na zakończenie tego sezonu. Zastanawia mnie to, że ostatnio do składu, do pierwszego składu nie łapie się Gonzalo Quiroga. On w tym spotkaniu z Olsztynem pojawiał się na przyjęciu, nie atakował i w tym przyjęciu nie pomógł, bo w liczbach to wygląda bardzo źle, no i tak trochę ciekawe, że podstawowy dotąd zawodnik GKS-u Katowice akurat w samej końcówce chyba trochę opadł z formy, jeśli można tak powiedzieć. Podstawowy i w przeciwieństwie do Roberta Andringi, który jakby dobrymi występami przypieczętował swój kontrakt, to on też podpisał nowy kontrakt na kolejny sezon, no i nie. No tak, to w sumie ciekawa sytuacja, natomiast ja jestem trochę zawiedziony ogólnie sezonem Karola Butryna, bo on teraz w tym spotkaniu, pomimo tego, że zaczął je na ławce, to pojawił się na boisku i też nie grał moim zdaniem tak, jak do tego nas przyzwyczaił przez cały poprzedni sezon, gdzie był właściwie trochę jednym z takich odkryć tamtej kampanii. Tak, ja myślę, że cały GKS trochę cierpi na chorobę drugiego sezonu Beniaminków. Pierwszy sezon, bardzo wiele pozytywnych emocji, chęć udowodnienia swojej wartości sportowej, no to wszystko na pewno napędza, motywuje do lepszej gry. No a teraz faktycznie Karol Butryn opadł sił i to też można byłoby powiedzieć nie tylko o Karolu Butrynie, a myślę też o kilku innych zawodnikach GKS-u Katowice, którzy chyba nie zrobili kroku w przód. Trochę tak. No pierwsza lepsza postać, jaka mi się nasuwa, Adrian Stańczak, który miewał świetne występy w tamtym sezonie. Był często chwalony m.in. przez komentatorów Polsatu, a w tym sezonie stracił miejsce i to na długi czas na rzecz Bartosza Marińskiego. Ale to myślę, że jeszcze by się kilka takich postaci dało wymienić, które wydawałoby się, że świecić będą jaśniejszym blaskiem, a pomimo tego do tego nie doszło. Tak, i ja też tak może kończąc tę dygresję, bardzo jestem ciekaw, jak w zawierciu będzie wyglądać i atmosfera, i drużyna zbudowana na kolejny sezon, no bo ten sezon chyba można uznać za pozytywny, ale już
krążą plotki, że tam będzie przemeblowanie składu, no i zobaczymy, jak Zawiercie sobie poradzi też z tym drugim sezonem w najwyższej klasie rozgrywkowej. No właśnie, no bo może się okazać, że będziemy chcieli ocenić postawę zawodników w drugim ich sezonie gry na poziomie plusligi, czy właśnie po awansie, a może się okazać, że ci zawodnicy będą zupełnie inni, więc trochę nie bardzo będzie co porównywać, ale to jeszcze kwestia na pewno na inny odcinek, bo teraz jest za wcześniej, natomiast proponuję wrócić do sytuacji w walce o play-offy. Tak, wróćmy do sytuacji i więc tak, czyli po piątkowym spotkaniu Jastrzębski Węgiel 54 punkty w ligowej tabeli, ale bilans spotkań 17-12, a to bilans decyduje przy równej liczbie punktów. W sobotę Indyk Pola ZS Olsztyn nie wykorzystał szansy na to, żeby odskoczyć o ten jeden punkcik od Jastrzębskiego Węgla, natomiast ten tiebreak właśnie dzięki temu bilansowi meczu pozwolił olsztynianom na wyprzedzenie Jastrzębskiego Węgla, bo Olsztyn też 54 punkty, ale już bilans spotkań 18-11. No i porażka Jastrzębskiego Węgla i strata punktów Indyk Polu AZS-u Olsztyn dała szansę Resowi na co? No właśnie, Filipie, na co? Szansę właściwie na play-offy, gdyby żaden z jej rywali nie stracił punktów, to Resowa zajęłaby siódme miejsce i na tym właściwie by się skończyło. A tak, już w piątek, bo właściwie już po tym, jak Jastrzębie straciło punkty w Szczecinie, to Resowia znów miała wszystko w swoich rękach. Zwycięstwa za 6 punktów, łącznie w obu spotkaniach i uczekających, dawało jej pewne play-offy. No i Resowia tej swojej szansy pierwszej, bo jeszcze będzie musiała dopełnić dzieła w niedzielę, w spotkaniu u siebie ze Stocznią Szczecin, ale w Będzinie, właściwie to w Sosnowcu, miałem akurat okazję podzwiedzać sosnowiecką halę, w której występuje MKS Będzin. Co tam zobaczyłem? Były dwa bardzo nerwowe i kosztujące wiele nerwów pierwsze sety. Myślę, że nie tylko Będzinian, jak i kibiców Resowi, bo Będzin wciąż miał jeszcze szansę na to, żeby uniknąć baraży, ale do tego co to się nie doszło, chociaż po pierwszym secie kibice z Będzina mogli być dużo bardziej zadowoleni. Będzin to spotkanie między innymi świetną zagrywką i świetną grą w ataku wygrał, a z kolei i Resowia miała już piłkę setową, bo wysoko przegrywała, tam było chyba 18-12 dla Będzina, no ale w końcu doszło do tego, że Resowia miała piłkę setową, ale tego seta przegrała, no i właśnie tak zrobiło się już gorąco w drugiej partii. Resowia wydawało się, że kontroluje to spotkanie, ale w końcówce zrobiło się już chyba 21-21 bodajże. No ale ostatecznie Resowia to tego seta wygrała. Trzecia, czwarta partia już gładko wygrana przez podopiecznych Andrzeja Kowala. Co to zadecydowało? Myślę, że troszkę spadek poziomu gry Będzina w pierwszym secie, porównany z pierwszym setem, bo oni tam świetnie zagrywali, zwłaszcza Araujo. Bardzo dobrze w ataku grał Marcin Waliński, a z kolei później gra Marcina Walińskiego trochę osłabła i w przyjęciu, i w ataku. Jeszcze do tych dwóch osób dodałbym też coś, co było bolączką MKS-u Będzin przez większą część sezonu, a akurat w tym pierwszym secie tą bolączką nie było, a wręcz była atutem, czyli postawa partnera Walińskiego na przyjęciu, czyli Peszki, no bo Peszko zagrał bardzo dobry mecz, bardzo dobry pierwszy set, a dalej już było trochę różnie. Znaczy ja myślę, że ogólnie jego występ cały, nie tylko ten pierwszy set, akurat Jakuba Peszko podsumowałbym jako dobry, natomiast Marcin Waliński jednak nie przełożył swojej gry w pierwszym secie na resztę spotkania i moim zdaniem słusznie został zmieniony, pomimo tego, że robił Resowi regularnie krzywdę zagrywką, ale i w przyjęciu, i w ataku z czasem po prostu gasł. No i oprócz pierwszego seta też słabo zaczął grać Rafael Araujo, no i Resowia grając poprawnie, nie ryzykując zagrywką, moim zdaniem Resowia bardzo mało ryzykowała zagrywką. Tibor Rosard, zwłaszcza u niego to było widać, nie wiem czy on ma jakieś problemy ze zdrowiem, czy o co chodzi, ale bardzo często mam wrażenie, że nie wkładał całej siły w zagrywkę. Być może chodziło po prostu o poszanowanie tego elementu, żeby nie robić dużo błędów. Tak, ale to już jest kolejny mecz wyjazdowy Tibo, który jest bardzo nieudanym meczem. I tutaj już zaczyna się tu układać dość niepokojący wzorzec dla kibiców Resowi, bo w tych meczach wyjazdowych on po prostu sobie nie radzi. Oczywiście, nie wie, tyle wiemy, ile chcą nam powiedzieć często, czy szefostwo klubów, czy trenerzy, czy zawodnicy, koledzy z klubu. Nie wiemy do końca, czy to była jakaś kontuzja Tibor Rosarda, ale fakt faktem, że za zdobywanie punktów w tym konkretnie meczu, bardzo istotnym, wzięli się Kuba Jarosz i Olek Śliwka i to na ich barkach spoczywała odpowiedzialność za to, żeby tę Resowię
do tej szóstki wcisnąć. No i wcisnęli razem. Razem, ramię w ramię wcisnęli i chyba jeszcze Bartek, jak to na forum kibiców Tysowi jest określony, Bartelemi Cinieniedze. Bartek też swoje dołożył. Tak, Cinieniedze, 4 bloki punktowe, fajna gra w ataku, chociaż też jeszcze tam mam wrażenie, że trochę brakuje tego pełnego zgrania z rozgrywającymi. Z kolei w ataku świetnie zagrał Dawid Dryja, który skończył 11-12 piłek, a ten jeden zablokowany atak to taki trochę, że no został na bardzo głęboką wodę rzucony przez rozgrywającego, bo dostał trochę za niską piłkę akurat na podwójny blok Będzinian, więc nie za bardzo tam było co zrobić. Ale poza tym bardzo dobry występ, no i największa liczba zagrywek w zespole, mimo że on zagrywa flotem, no to jednak... Znaczy flotem, on tak flotem? Wydaje mi się, że Dryja to... raczej mocniej. Nie, nie, wiesz co, akurat było... w tym spotkaniu on chyba wszystkie zagrywki to były flot akurat. Wiem o czym mówisz, on czasami zmienia zagrywkę na tą taką coś w stylu jak Łukasz Wiśniewski na przykład, że podrzuca piłkę jak do flota, a zagrywa mocno, ale w tym spotkaniu nie jestem 100% pewny, ale wydaje mi się, że ani razu tego nie spróbował. A pomimo tego dwa serwisowe najwięcej zagrywek, także akurat występ Dawida w tym spotkaniu bardzo fajny. Ciekawa sytuacja miała miejsce w ogóle na samym początku spotkania, bo tam wyszedł na boisko Paweł Rusek w pierwszej szóstce, no i pierwsze cztery przyjęcia, właściwie wszystkie cztery przyjęcia i aż trzy błędy pocelowane na samym początku przez Rafaela Araujo, no i bardzo szybko wszedł Mateusz Masłowski na boisko i trochę się sytuacja uspokoiła, aczkolwiek też Mateusz nie uniknął błędu jednego ważnego w końcówce. Chyba dość nieudany eksperyment z Pawłem Ruskiem jako wsparciem dla Masłowskiego, bo ktoś, kto powinien mimo wszystko zapewniać no, stabilność w tych momentach trudnych, tego nie robi. I to jest chyba główny zarzut pod adresem Pawła Ruska. Ale to nie clue akurat tego konkretnego nagrania, to nie jest to, czy Paweł Rusek spełnił swoją rolę w drużynie Resowi, czy nie spełnił. W momencie, w którym Resowia zwyciężyła, to ona nie tylko wyprzedziła Jastrzębski Węgiel, ale wyprzedziła też Indyk Pola ZS Olsztyn, co gdzieś tam może jakiś dodatkowy zapas jeszcze Resowi daje przed tym ostatnim meczem ze Szczecinem w hali pod Promie. No i wydawało się, że emocje, jeżeli chodzi o walkę o szóstkę, to się rozegrają pomiędzy tymi trzema drużynami, bo trzy drużyny, 54 punkty, różny bilans spotkań, więc Jastrzębski Węgiel gdzieś na tym miejscu trzecim spośród trzech drużyn, Olsztyn na miejscu szóstym, dającym walkę, szansę gry o medale, no i Resowia na miejscu piątym, no i wydawało się, że już nic się nie powinno wydarzyć, a tymczasem Oniko Warszawa była trochę innego zdania. No tak, rzeczywiście, clue tego odcinka to nie jest forma Pawła Ruska, tutaj jest odcinek numer 28, a jego imię 54, tak parafrazując słynny cytat z Dziadów. No i ja akurat byłem w drodze z Sosnowca i tego spotkania nie mogłem zobaczyć, ale bardzo ciekawa rzecz wydarzyła się na Torwarze w Warszawie. Ja powiem szczerze, kompletnie się tego nie spodziewałem, że Oniko Warszawa nie zdobędzie punktów w spotkaniu z Kupą Lubin. Widziałem tylko statystyki z tego spotkania i one były takie bardzo wyrównane, momentami nawet na korzyść Warszawy. Piotr, ty zapewne oglądałeś, więc co tam się takiego wydarzyło? Co się wydarzyło? No wydarzyło się to, co od kilku spotkań jest bardzo dużym problemem Warszawy, a mianowicie to, że ani Nikola Georgiew, ani Wojtek Włodarczyk nie potrafią praktycznie w żaden sposób wesprzeć Bartka Kwolka. A Bartek Kwolek zresztą też po kontuzji i uwijał się jak w ukropie w tym spotkaniu. Najwięcej punktów, asy, praktycznie sam wygrał tego jednego seta, który Oniko Warszawa wygrało w starciu z Kuprum Lubin we własnej hali, ale po prostu nie było tam wsparcia, a że jak w transie grał Łukasz Kaczmarek, wspomagany Robertem Teftem, no to wystarczyło, żeby tę Warszawę, która no, nie jest tą Warszawą, która zdobywała 8, 9, 10, nie wiem ile tam było zwycięstw z rzędu, może pamiętam. Wydaje mi się, że 9, ale nie jestem na 100% pewny. Mniejsza z tym, ile tych zwycięstw było, faktem, że Warszawa pokazywała wtedy bardzo dużą też siłę mentalną, no i ta Warszawa nie zawsze wygrywała spotkania gładko, ale jak wygrywała, no to wygrywała głównie dzięki bardzo udanym końcówkom, a teraz nagle też i to straciła Warszawa, straciła umiejętność wygrywania tych trudnych końcówek, również może dlatego, że po prostu brakuje im alternatyw właśnie dla Bartka Kwolka przy trudniejszych piłkach. No i to wszystko się ułożyło w taką, a nie inną nieciekawą historię. Jak ty poleciałeś, że jego imię 54, to ja powiem, że... A propos Dziadów. Tak, jeszcze idąc kolejnym klasykiem, że
Jam jest Oniko, tak? Bo za warszawską siatkówkę żem cierpiał katusze. No i właśnie od pewnego momentu, w zasadzie od tych 6-7 kolejek, to naprawdę kibice Warszawy przeżywają katusze, oglądając drużynę spoza meczem z Resowią Rzeszów. No i strach pomyśleć, co by się działo teraz w obozie warszawskiej drużyny, gdyby oni przegrali również ten mecz z Resowią Rzeszów. No bo wtedy 51 punktów przed ostatnią kolejką i trzy drużyny, które grają u siebie mecze z rywalami teoretycznie słabszymi. No nie do pozazdroszczenia sytuacja, ale ta sytuacja i tak jest nie do pozazdroszczenia, bo Warszawa, mimo tego, że ma 54 punkty i na ten moment znajduje się na czwartym miejscu w tabeli, bo ma najlepszy bilans spotkań ze wszystkich czterech drużyn, o których rozmawiamy, no to jedzie do Radomia. I czy według ciebie oni są faworytem tego spotkania? Moim zdaniem oni faworytem nie są. Po pierwsze, nie wiadomo jak zespół Antigi, dosyć młody i funkcjonujący ze sobą w dużej mierze pierwszy raz w ogóle, pierwszy sezon, da sobie radę z presją, a presja jest olbrzymia, bo przecież jeszcze nie tak dawno zastanawialiśmy się, czy oni może mają szansę na zajęcie drugiego miejsca w tabeli po fazie zasadniczej. Teraz jak się okazuje, sytuacja zrobiła się nagle bardzo gorąca. Myślę, że na pewno nie tylko ze względu takiego czysto sportowego, ale też myślę, że mocno ucierpi jakby wizerunek siatkarzy warszawskich, jeśli by im się w razie czego nie udało zająć miejsca w pierwszej szóstce. Mam tu na myśli oczywiście kwestię sponsorską. No, dużo fajniej budować wizerunek klubu, jeśli oni zagrają w playoffach, a dużo trudniej będzie, jeśli nagle sezon stanie się właściwie porażką, bo chyba tak to trzeba będzie określić, jeśli oni z walki o okolice drugiego miejsca nagle spadną na miejsce siódme. Także tu widzę taki trochę problem natury mentalnej, znaczy nie mentalnej, bardziej psychologicznej po stronie drużyny z Warszawy. Natomiast Radom też ma o co grać, bo nadal mają szansę na to, żeby zająć pozycję numer 8. Nie mogło dać się wyprzedzić Kuprum Lubin. No i w efekcie zagrają o finalnie siódme miejsce w sezonie. Coś, co może być niewygodnym faktem dla warszawian, to powrót do gry Michała Filipa. Owszem, on już był na boisku w poprzedniej kolejce. Właśnie w tym spotkaniu, które Cera Czarni Radom wygrali, ale nie grał od początku, dopiero w trakcie gry. No i teraz myślę, że taki kolejne kilka treningów pozwoli mu dojść do dobrej też dyspozycji, jeszcze lepszej prawdopodobnie. Tak, i to na pewno daje też szersze możliwości wyboru składu, zestawienia na przyjęciu czy w ofensywie. Bo Wojciech Żaliński w końcu mógłby wrócić na przyjęcie. Znaczy, no tak, właśnie, no głównie o tym pomyślałem, właśnie, że Wojciech Żaliński mógłby wrócić na przyjęcie, no i tak gra po kilku kolejkach czarnych, jeśli dało się jakoś tam w liczbach opisać, jakoś dało się przyzwyczaić do tego, jak oni funkcjonują z określoną parą przyjmujących bez Wojciecha Żalińskiego i z Wojciechem Żalińskim na ataku. Teraz być może i gra się zupełnie pozmienia, jeśli chodzi o takie schematy różnego rodzaju i mogą być trudne do przeczytania. Ja myślę, że To jest jeden z elementów układanki, ja się z tym w 100% zgadzam. Druga sprawa, no to jednak są to derby Mazowsza. Warszawa sama też zadbała o to, żeby atmosferę tych derbów podgrzać, przegrywając z Kuprum Lubin, no bo gdyby to Kuprum Lubin ograli, to Radom w zasadzie byłby już bezpieczny, nie byłoby tutaj żadnego problemu z ich strony, jeżeli chodzi o utrzymanie pozycji w czołowej ósemce. A to chyba Radom przy tych wszystkich swoich kontuzjach w tym sezonie chyba uznałby za jakiś tam, nie wiem, nieduży sukcesik. I właśnie ta atmosfera derbowa połączona z niewygodną halą, no i Radomiem, który moim zdaniem po prostu gra dobrze. Ta runda jest już w wykonaniu Radomian dużo lepsza. Vincic ma takie momenty, w których robi wiatrak ze środkowych rywala przy dobrym przyjęciu. Więc jeżeli Warszawa nie będzie w stanie swoją zagrywką utrudnić rywalowi gry, a prawda jest taka, że poza Bartkiem Kwolkiem to z tą zagrywką też jest trochę nieciekawie, bo Wojtek Włodarczyk bardzo nieregularny. Niko Georgiew zaczął zagrywać tą swoją dość dziwną stacjonarką, co zaczął grać z Olsztynem i podobnie też to wyglądało z Lubinem. Nowakowski i Wrona Flot, Antoine Brizard oczywiście też potrafi punktować zagrywką. Ale fakt faktem, że ta zagrywka też nie wygląda dobrze. No i jeżeli oni nie utrudnią przyjęcia Radomianom, to ja mam duże wątpliwości co do finalnego wyniku i tego, czy Warszawa jest w stanie ten mecz wygrać. Ja obstawiam w ciemno, że Warszawa w Radomiu punkty straci. Pytanie, czy strata punktów, czy to będzie jeden punkt, czy dwa, czy trzy, czy ona będzie wiązała się z najwyższą możliwą karą, jaka Warszawa może zapłacić, czyli po prostu wypadnięciem poza szóstkę. Tego już nie wiem, ale ja stawiam na stratę punktów Warszawy.
No i ten bardzo interesujący mecz w Radomiu już w piątek o godzinie 18. Wszystkie spotkania pozostałych drużyn walczących i o utrzymanie i o miejsce w czołowej szóstce odbędą się w niedzielę o 14:45. Tak, Unika Warszawa, jeśli jutro straci jakikolwiek punkt, to z bardzo dużą dawką chyba emocji będzie oczekiwać na niedzielę, a to mniej więcej jakieś półtorej dnia oczekiwania w nerwach, czy zostaną wyeliminowani z playoffów, czy nie. Natomiast jeśli wygrają, no to jeszcze większa presja na wszystkich trzech zespołach, które zagrają w niedzielę. A myślę, że najtrudniejsze zadanie właśnie z tych wszystkich czterech drużyn mają mimo wszystko w Warszawianie w Radomiu, bo moim zdaniem Warszawa ze Szczecinem na Podpromiu będzie grała z zespołem, który ma już pewną sytuację. Dzięki temu, że Resowia wygrała w Będzinie, no to wiadomo, że Stocznia Szczecin nie będzie zagrożona grą w barażach, już mają pewną sytuację w lidze i utrzymanie. Także być może troszkę luźniej potraktują to spotkanie podopieczni Michała Gogola, aczkolwiek to nie jest reguła oczywiście, ale i też plus jest taki, że Resowia gra u siebie, we własnej hali. Z kolei Jastrzębski Węgiel we własnej hali również podejmie dafy z Połem Kielce, czyli jak wiadomo już od kilku kolejek Spadkowicza z plus ligi. No i oprócz tego Olsztyn zmierzy się z Będzinem, który już też wiemy, że na utrzymanie w lidze bez baraży nie ma szans, więc po prostu czekają już baraże, czekają na swojego przeciwnika w barażach. W przypadku Jastrzębskiego Węgla czytałem się wypowiedź Jasona Deroko, który zapraszał kibiców na to spotkanie do Jastrzębskiej Hali. No i tak trochę wtrącił, nie wiem, nieśmiało dodał, że starają się szybko wygrać 3-0 i będą sobie razem z kibicami w hali czekać na rozstrzygnięcia pozostałych meczów. Że to może być ciekawa sytuacja w Jastrzębiu, że sobie będą po prostu siedzieć w hali i czekać. Pytanie, czy inne mecze też się nie skończą szybciej, bo to wcale nie jest powiedziane, że Jastrzębski Węgiel będzie miał na co czekać. Ja tak jeszcze wracając, tak bardzo często mówimy o tym, że jeżeli drużyna już w tabeli nie ma szansy na to, żeby się przesunąć, czy w górę, czy spaść do, nie wiem, do walki o niższe cele, to bardzo często wskazujemy to jako argument dla drużyn, które są rywalami właśnie tego typu drużyn, że on im już troszeczkę nie zależy, im już się nie chce walczyć. No ale czytam sobie wypowiedzi Kozuba, rozgrywającego MKS-u Będzin, który chce dla Resowi urwać Olsztynowi punkty w hali Urania. Czytam wypowiedzi Bartłomieja Grzechnika, również z MKS-u Będzin, który też mówi, że on nie ma zamiaru Olsztynowi niczego odpuszczać. No i tutaj własna hala, własne kąty, w Olsztynie prawdopodobnie komplet kibiców może się pojawić na tym spotkaniu, co myślę, że gdyby to nie był mecz o aż taką stawkę, to nie wiem, czy akurat byłoby aż tak duże zainteresowanie meczem. No i oczywiście niedziela niehandlowa, no ale to temat na inną dyskusję. No to wydaje mi się, że kibice Olsztyn powinni ponieść, ale to nie jest tak, że ja się spodziewam tutaj bardzo łatwego pojedynku. I myślę, że i Resowia ze Szczecinem, i Olsztyn z Będzinem to będą takie mecze, które no będą może nie najładniejszymi widowiskami sportowymi, ale będą na pewno nacechowane dużymi emocjami. No ale tutaj myślę, że atuty własnych hal. Olsztyn przegrał tylko dwa mecze u siebie z Kędzierzynem Koźlem i Gdańskiem i trudno jest mi uwierzyć, żeby to wypuścili. No chyba, że nagle okazałoby się, że Janek Hadrawa nie zagra, no to wtedy już drżałbym bardzo. Ja myślę, że różne tutaj można snuć teorie, może są argumenty za tym, że to się skończy bez jakichś wielkich niespodzianek. Są też teorie i dowody z przeszłości na to, że jakieś sensacje mogą się zdarzyć. Myślę, że takie słowo klucz na tę kolejkę to będzie presja. Myślę, że jeśli ktoś będzie potrafił sobie poradzić z ogromną presją, jaka ciąży na danym zespole, to po prostu tych niespodzianek nie będzie, a sportowo rozstrzygnie się to po prostu w Radomiu. Jeśli Oniko nie straci punktów z teoretycznie najmocniejszym rywalem, no to pożegna się z playoffami Jastrzębski Węgiel. Jeśli któraś drużyna nie udźwignie presji, no to będziemy świadkami trochę przetasowań w tabeli. I właśnie to słowo presja trochę by przewodziło w kuluarach pomeczowych w Sosnowcu, w tym spotkaniu z Ekoresowi. Tam w różnych rozmowach i z zawodnikami i w ogóle z różnymi ludźmi, jak się tam można było spotkać. Także no naprawdę, my może tego nie czujemy, a zawodnicy, sztab, w ogóle zawodnicy, przypuszczam, wszystkie drużyny, które są ciągle w grze, na pewno tę presję odczuwają i mogą się sobie z nią różnie radzić. Paradoksalnie często zestawienie personalne, które trenerzy wystawiają w tych meczach o stawkę, ono wcale nie musi się pokrywać z potencjałem sportowym poszczególnych zawodników. Może być też na przykład związane z tym,
jak dobrze radzą sobie ze stresem, jak dobrze radzą sobie z sytuacjami kryzysowymi, trudnymi. No i przekonamy się, i jeżeli chodzi o mecz Indyk Pola ZS Olsztyn z MKS-em Będzin, to ten mecz kibice będą mogli obejrzeć nie tylko w hali Urania, ale również na stronie polsatsport.pl i na platformie IPLA, czyli kontynuacja tych testów z 29. kolejki, tym razem tylko jedna transmisja, a szkoda, bo ja bym z chęcią na telefonie podglądał sobie, czy Resowia Rzeszów radzi sobie ze Stocznią Szczecin, a także jak Jastrzębski Węgiel radzi sobie z Dapispołem Kielce, no ale mimo wszystko i tak bardzo fajnie, że ten mecz AZS-u Olsztyn i MKS-u Będzin zobaczymy. I chyba wyczerpaliśmy temat rywalizacji o play-offy, natomiast przesuniemy się może trochę na dół tabeli, bo tam też jeszcze nie jest wszystko rozstrzygnięte. Na ten moment wiemy, że z ligą żegna się Dapispołem Kielce. Wiadomo też, że 13. miejsce w tabeli zajmie MKS Będzin, no i właśnie Będzinianie czekają na swojego rywala w grze o baraże, a może to być BBTS Bielsko-Biała lub Łuczniczka Bydgoszcz. Ostatnio Łuczniczka uległa w starciu z Radomiem 0-3, czym no, nie powiększyli swojej dwupunktowej przewagi nad Bielszczanami, z kolei Bielsko-Biała miała ogromną szansę na to, żeby zbliżyć się do drużyny trenera Bednaruka. Oni wygrali pierwszego seta ze Skrą Bełchatów, drugiego przegrali, pomimo tego, że było chyba 20-20 i już całkiem blisko było do tego, żeby oni tego seta wygrali. No. Tak, że trochę, tak nawiązując do tego, o czym mówisz, że i trochę mi szkoda Bielska-Białej, bo kilkukrotnie wypuszczali wysokie przewagi w setach, które mogłyby im dać punkty w ostatnich 3-4 spotkaniach. Bo z Zaksą tracili taką bardzo dużą przewagę i z PGS Grą Bełchatów. Wydaje mi się, że z Treflem Gdańsk też mieli taką sytuację. No i no, znowu wracamy chyba do tych elementów psychologicznych. Tak? Własna hala, wsparcie kibiców, no ale jednak ta presja jednak powoduje, że no, ręka drży w tych kluczowych momentach. No i BBTS po prostu nie wykorzystał kilku swoich szans na to, żeby teraz przed tą 30. kolejką już mieć ten chociaż zapas nad Łuczniczką Bydgoszcz, taką małą przewagę, że mogliby na przykład, nie wiem, no, przegrać 3-0 i czekać na rozwiązanie w Gdańsku. No i jak ty sądzisz, czy Łuczniczka bądź BBTS są w stanie zdobyć punkty w tych swoich ostatnich pojedynkach? Pytanie bardzo trudne, bo oba zespoły mierzą się na wyjazdach, mierzą się z zespołami, które mają już ugruntowaną swoją pozycję w tabeli. Sądząc po tym, że Bielsko generalnie bywało blisko urwania punktów mocnym zespołom, bo Iskrze i Zachsie i tak jak ty wcześniej mówiłeś Treflowi, no to wydaje mi się, że wygrana w Zawierciu to nie będzie jakieś wielkie zaskoczenie. Natomiast trudniej będzie pewnie Bydgoszczy, która raz, że przetrzebiona kontuzjami, a dwa, że wyjazd do, no, trudny teren do Gdańska. Ja jestem zdania, że nie powinniśmy być bardzo zdziwieni, jeśli to jednak Łuczniczka Bydgoszcz pożegna się z ligą, a możliwe jest w każde rozwiązanie, ja nie podejmę się tutaj typowania. Ja tak trochę cię wrzuciłem na minę, bo ja sam nie wiem, co o tym sądzić. Z jednej strony Łuczniczka Bydgoszcz z Treflem Gdańsk, który nie gra o nic, znaczy o nic, no, gra o to, żeby przedłużyć swoją serię zwycięstw. No i pytanie, czy Andrea Anastazji będzie rotował składem, czy nie wiem, bo o tym się przekonamy tak naprawdę przed samym spotkaniem w niedzielę. No i tutaj może byłoby jakiś argument za tym, żeby Łuczniczka Bydgoszcz no, miała troszeczkę większe szanse. Z drugiej strony Zawiercie nie ma tego komfortu, komfortu i niekomfortu. Zawiercie cały czas może jeszcze przeskoczyć GKS Katowice. Znaczy, ja mówiłem w tym sensie, że Zawiercie na pewno już nie będzie grało w barażach, a oczywiście, tak jak ty teraz chciałeś powiedzieć pewnie, że no, nadal mają szansę na 10. miejsce w tabeli i w efekcie grę o lokatę numer 9, co to rzeczywiście tak jest, że Zawiercie może skoczyć na tę 10. lokatę. Zawiercie może skoczyć na 10. lokatę, i zresztą wydaje mi się, że nie spodziewałbym się tego, żeby no przy tak też żywiołowej publiczności w Zawierciu, która no po raz kolejny, i tutaj też warto o tym powiedzieć, że wszystkie mecze w tym sezonie w hali w Zawierciu zostały wyprzedane. No i trudno jest mi uwierzyć, że w ostatnim meczu rundy zasadniczej
zawiercie nie będzie chciało udowodnić swojej wyższości nad BTS-em bielsko-biała. No ale no, tutaj jest tyle zależności, tyle zmiennych, że niby różnica w poziomie sportowym pomiędzy zawierciem a bielskim białą jest mniejsza na pewno niż pomiędzy Łuczniczką a Treflem Gdańsk, ale te dodatkowe czynniki powodują, że ja też się nie podejmuję oceny. No i tak naprawdę w jednym momencie, w niedzielę o 14:45, będziemy mieli po pierwsze 3 spotkania w walce o szóstkę, dodatkowo walkę o utrzymanie, no i również mecz GKS-u Katowice z Kuprum Lubin, który może zadecydować o tym, która z drużyn będzie grała o miejsce 8, czy Radom, czy Lubin, no i czy Katowice utrzymają swoją 10. pozycję, więc każda drużyna mimo wszystko ma jeszcze o co grać. Poza oczywiście tym tercetem z samej góry, o czym wspominałeś na samym początku. Tak, więc poznaliśmy już właściwie wszystkie możliwe warianty i ciekawe rozwiązania, jakie nas mogą czekać. No i teraz pozostaje nam już po wyjaśnieniu tych wszystkich zawiłości najbliższej kolejki, tych walki o te lokaty takie kluczowe, pozostaje nam chyba zaciskać kciuki za swoje drużyny i dyrektować się tą kolejką, która nadchodzi, a w niej też spotkanie PGE Tkry Bełchatów z Taksą Koniecznym-Koźle. No jest to spotkanie, które niczego nie zmieni, a można by nazwać trochę hitem plus ligi. No gdyby właśnie nie to, że zespoły grają o, jak to się czasami mówi, czapkę śliwek, Zachce na pierwszym miejscu. Bądź o pietruszkę. Tak, albo o pietruszkę. Także tu warzywa, owoce, co kto woli. Zachce Koniecznym-Koźle na pierwszym miejscu, punktów 75, PGS Tkra Bełchatów na miejscu drugim, punktów 69, więc łatwo policzyć, że w jednej kolejce tu już się nic nie zmieni. Zachce Koniecznym-Koźle chwilę po tym, jak wróciła z Niemiec z awansem do Final Four Ligi Mistrzów, PGS Tkra Bełchatów po dłuższym, można powiedzieć, odpoczynku, bo oni rywalizację w Lidze Mistrzów skończyli w poprzedniej jeszcze kolejce playoffów. Zastanawiam się, jak obaj trenerzy powinni to spotkanie potraktować. Mi się wydaje, że Zachsa i Skrab będą trochę odpoczywać. Po prostu zagrają sobie, jakby to powiedzieć, sparring i nie będzie jakiegoś wielkiego ciśnienia na wynik, bo, krótko mówiąc, po co? No wiesz co, a ja z kolei mam troszeczkę inne zdanie, bo teraz tak, mecz w sobotę o 14:45 i następny mecz i Zachsa, i PGS Tkra Bełchatów rozegrają dopiero 25 kwietnia. Tak, bo jak musimy przypomnieć, że te zespoły ominą grę w ćwierćfinałach, bo mają awans od razu do półfinału. Dokładnie, więc ćwierćfinały rozegrają się 18 i 21 z ewentualnym 22 kwietnia. No i potem 25 dopiero zaczynają się półfinały, więc i Zachsa, i Skra będą miały jeszcze 10 dni na regenerację. Ja osobiście spodziewam się wyjściowych siódemek. Nie spodziewałbym się tutaj jakiejś tam, nie wiem, większej czy mniejszej rotacji, bo to są też takie mecze, które mogą dać ci pewną przewagę psychologiczną przed ewentualnymi rozstrzygnięciami już w playoffach, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia finałowe. No i trudno jest mi uwierzyć, że czy Roberto Piazza, czy Andrea Gardini odpuszczą to spotkanie, no bo po prostu chyba takich spotkań się nie odpuszcza, więc jeżeli tylko nie będzie żadnych kontuzji, to nawet jak będzie drobne zmęczenie wśród zawodników, no to podejrzewam, że oni powinni wystąpić. Z drugiej strony często przy okazji takich spotkań właśnie teoretycznie o nic mówi się, że zespoły nie będą chciały wyjść pierwszą szóstką lub być może zagrają taką, nazwijmy to, alternatywną taktyką, żeby nie zdradzać wszystkich jakichś swoich silnych punktów przygotowanych na swojego rywala, także to też dwojako można rozpatrywać. Nie wiem, czy można tutaj powiedzieć o jakimkolwiek zaskoczeniu, w sensie czym PGS Tkra Bełchatów miałaby zaskoczyć Zachsę i czym Zachsa miałaby zaskoczyć PGS Tkra Bełchatów. Więc nie wiem, czy tutaj ta kwestia tych rozwiązań taktycznych będzie wchodziła w grę. Tak czy inaczej, myślę, że bardzo fajne zwieńczenie rundy zasadniczej dla obu tych drużyn. Ale szkoda jednak, że ten mecz nie rozgrywa się o coś. Szkoda, że PGS Tkra Bełchatów może nie zdobyła tych 3 punktów więcej, które mogłyby sprawić, że ten mecz jeszcze będzie faktycznie decydował o przewadze parkietu w ewentualnym finale pomiędzy tymi dwoma drużynami, chociaż jeszcze muszą się do niego dostać, a,
a nie jest powiedziane, że to się na pewno stanie. Nie wiem, czy tutaj warto jakoś specjalnie się zagłębiać w ten temat. Atuty PGS gry Bełchatów i Zaksy Kędzierzyn Koźle wszyscy znamy, wszyscy wiemy, czyja postawa będzie tutaj decydująca. Jeżeli chodzi o Zaksę, no to myślę, że sam The Rock, który już zaczyna wyglądać dużo lepiej. Jeżeli chodzi o PGS grę Bełchatów, Sreczko Lisinac, postawa przyjmujących, chyba takie dwa wyróżniki, które bym wskazał. No tak, ja jestem ciekaw, czy jeśli Maurice Torres wyjdzie na boisko, to czy będzie w stanie utrzymać kapitalną ostatnią dyspozycję, bo Portorykańczyk wydaje się, że w odpowiednim momencie odpalił. Chyba trochę, można tak powiedzieć, długo trzeba było na niego czekać, bo on, o ile na początkowej fazie sezonu grał na tyle, ile chyba wiele osób się spodziewało, czyli będzie robił sporo błędów w ataku, może nie wytrzymywać końcówek, no to ostatnio już jest w takim gazie, że naprawdę ciężko go powstrzymać i gra po prostu rewelacyjnie. Także jestem ciekaw, czy jeśli wyjdzie na boisko, to czy pomimo trochę towarzyskiego charakteru spotkania, czy nadal będzie w takim gazie Portorykańczyk. No już niedługo, chociaż akurat w przypadku trochę dłużej niż na pozostałych zespołów, w przypadku Zaksy granie w playoffach, granie w Final Four Ligi Mistrzów, no to wydaje się, że Portorykańczyk w samą porę odnalazł swoją możliwie chyba najlepszą wersję siebie. No i życzymy, żeby ta najlepsza wersja siebie pojawiła się na boisku w Bełchatowie i po jednej, i po drugiej stronie. Żebyśmy zobaczyli taką wisienkę na torcie. Ja nie uznaję truskawek na torcie. Żebyśmy zobaczyli taką wisienkę na torcie rundy zasadniczej. Po prostu bardzo, bardzo dobry mecz dwóch najlepszych drużyn na przestrzeni ostatnich 30 spotkań w lidze. A najlepszej wersji siebie, najlepszej dyspozycji dla samych siebie. Na pewno życzymy wszystkim zawodnikom Zachse Kędzierzyn Koźle w spotkaniach czekających ich w Final Four Ligi Mistrzów w Kazaniu. Ale o tym, co działo się w pucharach, o awansie Zachsy i o pozostałych dwóch meczach opowiem Wam w kolejnym odcinku już niebawem. A tym razem już kończymy ten odcinek numer 28. Czekamy z niecierpliwością na wydarzenia 30. kolejki i zaraz po niej prawdopodobnie wypuścimy odcinek, który podsumuje tę rundę zasadniczą, to co działo się w kolejce numer 30. Co wydarzy się w kolejce 30, no i co nas czekać będzie w ćwierćfinałach, które już od przyszłej środy, 18 kwietnia. Dokładnie, także jeszcze prawdopodobnie przed środą się usłyszymy z Wami, drogimi naszymi słuchaczami, a na ten moment za uwagę dziękuję, Filip I Korfanty. dziękuję również Piotr Złoch. Zapraszamy do słuchania, zapraszamy do komentowania, kto według Was w szóstce, kto faworytem ewentualnych ćwierćfinałów, jak zwykle pod hashtagiem #600 zapraszamy do dyskusji i dziękujemy.